Witam Państwa, tym razem ja jestem poza kamerą. Zdążyliście się już zauważyć. Natomiast tak, ja ze swojej strony chcę podziękować Państwu za maile, za wszystkie tutaj kontakty, które z nami. Dzisiaj mamy jedną kwestię praktycznie jest prezentacja i jest jedna kwestia, która się przewija we wszystkich, no prawie wszystkich komentarzach, jak i po prostu w mailach. Za wszystko dziękujemy za aktywność. I już oddaję głos Violi. Proszę. Witam Państwa serdecznie. Postanowiłam, że się Państwu pokażę. I tu od razu zaznaczam, że chciałabym się serdecznie przywitać, zaprezentować. Nie obiecuję, że będę występować w kolejnych filmach. Mówiąc krótko, kamera mnie po prostu rozprasza, denerwuje mnie. Wolę być poza nią. Ale tutaj to jest taki króciutki filmik. Oczywiście jest dla mnie trudne zrobić to dla Was, ale to robię dla Was, ponieważ żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, jak wyglądają moje oczy, jakiego są koloru, czy je zamykam od zewnątrz, od wewnątrz, jakie mam źrenice i tak dalej, i tak dalej. Jestem najnormalniejszą osobą pod słońcem, że tak powiem. Nic tutaj się nie dzieje ze mną. Normalna, przeciętna osoba, która po prostu rozwinęła ciut bardziej niż Wy swoją duszę. Dzięki niebocentryzmowi, dzięki tej wiązce energetycznej, którą mam. Co ja Wam chcę powiedzieć? Przy okazji, skoro już usiadłam przed tą kamerą i zdecydowałam się, żeby tutaj Państwu się pokazać, przede wszystkim chcę podziękować za te liczne maile do mnie. Niestety nie każdemu jestem w stanie pomóc i tak jak już kiedyś powiedziałam, ja nie zajmuję się egzorcyzmem i naprawdę, wierzcie mi, nie mam czasu na to, żeby Wam pomagać, chociaż chciałabym każdemu pomóc, bo lubię pomagać. Niemniej jednak brakuje mi czasu. Zajmujemy się z Mariuszem różnymi kwestiami, dużo musimy spędzać czasu na szukanie odpowiedzi na pewne kwestie, które nas tam frapują, więc chciałabym tu Państwu powiedzieć przy okazji, jak się samemu uwolnić spod czepki i jak poznać, czy ją mamy. No ale dokończę tą myśl, że bardzo Państwu dziękuję za ciepłe słowa, za wspieranie mnie tutaj w tym, co robię. To jest naprawdę dla mnie bardzo ważne, bo jak wiecie, że w komentarzach fala hejtu wylewa się na nas. Ja jestem dość osobą wrażliwą, ale i tak sobie z tym radzę i będę sobie z tym radzić. Także nikt mnie tutaj nie złamie. Oczywiście, że nie dam się. No i co? No i naprawdę serdecznie dziękuję za wszystkie dobre, ciepłe słowa i za te wszystkie maile, czy nawet te rozmowy na WhatsAppie, które przeprowadzamy. Dziękuję, że tak licznie przychodzicie do mojej grupki na Facebooku. Bardzo mnie też to cieszy, bo grupka jakby nabiera rozpędu, tam są fajne dyskusje. Także dziękuję jeszcze raz. Co Wam chcę powiedzieć? Chcę Wam powiedzieć o tym, jak rozpoznać, czy mamy podczepkę, czy nie mamy podczepki. Bo wielu z Was pisze do mnie maile na ten temat z pytaniem, żebym zerknęła na tym poziomie dusz na Was. No słuchajcie, jeśli będziecie mnie zasypywać tymi zdjęciami, ja nie starczy mi czasu nawet, żeby Wam pomóc, prawda? Więc chcę Wam powiedzieć z własnego doświadczenia, jak się to robi, ponieważ miałam okazję sobie ściągać sama taką podczepkę. Pytanie brzmi: jeśli zastanowicie się nad sobą, bo niektórzy z Was są trochę przestraszeni i z marszu oczywiście się zastanawiają, czy mam tą podczepkę, czy nie mam tej podczepki, a lepiej sprawdzić. Ale tutaj właśnie trzeba się zatrzymać na chwilę i głęboko zastanowić nad tym, jakie są jakby symptomy takiej podczepki, jeśli się ona ma na plecach. A więc to wygląda w ten sposób, że trzeba się zastanowić nad tym, czy mamy jakieś w sobie obce myśli, obce emocje, jakieś dziwne czynniki, które nas zmuszają do tego, żeby zrobić coś, co jest jakby niezgodne z naszym charakterem. Czyli jakieś takie nieciekawe czyny z naszej strony, czy nieciekawe jakieś myśli,
czy depresja, czy myśli samobójcze. I tutaj chcę zaznaczyć, że nie, że od razu, jeśli ktoś ma często depresję i tylko tą depresję ma, no to już ma na pewno tą podczepkę. Nie, nie sądzę. To raczej te czynniki występują wszystkie razem ze sobą i są mocno powiązane. Więc proszę się zastanowić nad tym, co sprawia, że mamy jakby wrażenie, że tą podczepkę mamy. To są właśnie takie bardzo jakieś dziwne, obce emocje, które nie są nasze przede wszystkim, które nas sprowadzają jakby często na manowce. Więc jeśli już tak się głęboko w duchu zastanowimy nad tym i dojdziemy do tego, że coś jest ze mną nie tak, bo ja mam jakieś potrzeby złego, to bardzo proszę wtedy pomodlić się do Ojca Niebiańskiego, niebocentrycznego oczywiście, i poprosić Go o pomoc, po prostu. W momencie, gdy Go poprosicie o pomoc, On Wam da jakby odpowiedź, niekoniecznie w tym samym momencie, bo to może być za parę dni, to może być za parę godzin, a to może być też również za parę minut, tak jak było w moim przypadku. No akurat ja zamknęłam oczy, pomodliłam się i zobaczyłam maszkary na swoich plecach. Nie wiem, czy koniecznie chcecie to zobaczyć, no bo ja musiałam się z tym zmierzyć, no i musiałam to sobie odczepić. Jeśli nie chcecie tego zobaczyć, no to nie zobaczycie tego. To może się objawić na sposób, że poczujecie jakiś ciężar na plecach, dajmy na to, który jest jakimś takim obcym tworem. No miałam taki przypadek już nie jeden, że osoba, która miała taką podczepkę, a też widząca osoba, nie chciała tego widzieć, więc, ale czuła ciężar na plecach. I to akurat zgadzała się jakby lokalizacja, prawda? Bo akurat ta osoba miała to na łopatkach, tam gdzieś na tej wysokości. Więc zamykamy oczy, wizualizujemy sobie i poprowadzi Was, obiecuję, że poprowadzi Was ku temu Ojciec Niebocentryczny, Ojciec Niebiański. Wizualizujemy sobie, że ta podczepka odpada od nas. Musimy zobaczyć mniej więcej, jeśli nie chcecie widzieć dokładnie kształtu, bo no, jeśli ktoś ma słabe, powiedzmy, słabe nerwy, to lepiej, żeby tego nie oglądał, bo to często jest nieprzyjemny widok i taka groteska, naprawdę niezbyt miła dla oka. Po prostu wizualizujemy sobie ten kształt, który opuszcza nasze plecy z mocnym impetem. Gdzieś tam sobie leci w te przestrzenie, znika z pola widzenia i patrzymy jakby, no bo wiadomo, że to robimy to sobie, więc tak jakbyście się odwracali do tyłu i oglądali swoje plecy, które są czyste, bez żadnej podczepki. Prosimy Ojca, Boga Ojca o zastrzyk energii przez wiązkę energetyczną, która jakby oplecie nas tą energią, spłynie na nas takim ciepłym, fajnym strumieniem i wyleczy nam rany po tej przyczepce, bo po tych podczepkach są bardzo często energetyczne rany, takie poszerpane miejsca, i tutaj właśnie jest dużo pracy dla Was, żebyście to jakby tą energią leczyli. To nie jest takie trudne, także zachęcam do tego, bo ja naprawdę bardzo chciałabym Wam każdemu pomóc, ale po prostu czasowo nie jestem w stanie. W trudnych przypadkach, jeśli ktoś nie będzie mógł tego zrobić, a stan będzie jakiś tam naprawdę kiepski, no to w takich trudnych przypadkach ewentualnie jestem skłonna pomóc. Z tym, że naprawdę nie chciałabym się tylko tym zajmować, naprawdę w takich bardzo ekstremalnych sytuacjach, bo nie jestem egzorcystką, nie mam na to czasu, a po prostu czasami trzeba pomóc i to wiem, i wtedy ewentualnie, ale to naprawdę w bardzo rzadkich przypadkach. No i co, i z mojej strony to chyba by było tyle. Nie obiecuję, że będę się pokazywać w każdym filmie, bo ciężko mi jest się oswoić z kamerą. No, możecie się śmiać z tego, możecie się dziwić, ale taka jest prawda, nie każdy jest medialny. To, co ja do Państwa mówię, to jest wszystko, tak jak Mariusz też mówi, to jest wszystko na świadectwo. Nie chcę tutaj nikogo zmuszać do tego, żeby uwierzył w to, co ja mówię, czy żeby to przyjmował jako prawdę objawioną. Polecam każdemu, żeby każdy poszukiwał swojej prawdy,
sprawdzał wszystko, szukał odpowiedzi, prosił Ojca Niebiańskiego o odpowiedzi. Słuchajcie, Ojciec Niebiański jest tak wspaniały, że on każdemu daje odpowiedzi. Także z mojej strony by było tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Ja tutaj się jeszcze wbiję, swoje 5 sekund. Jeżeli Państwo piszecie w komentarzach jakieś doświadczenia, to bardzo bym prosił te doświadczenia, napisy przerzucić na maila. Pod każdym filmem jest mail do nas i można taką informację, takie doświadczenie napisać. One są bardzo cenne i na pewno z tego w jakiś sposób skorzystamy. I będzie to na łamach tego kanału i też inne osoby z tego skorzystają. To tyle. Dziękujemy. Na razie.